Dzień dobry, nazywam się Adam Sobański. Jestem kierownikiem spółki. W spółce zajmuję się całością produkcji. Jest to ferma krów rasy Jersey. Dla nas są to krowy, które przedstawiają alternatywę do ogólnego trendu hodowlanego. Są to krowy, które mniej są wymagające od krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, ale wymagają wiele uczucia, wiele troski. Ta troska jest przez nie odwzajemniona. Wystarczy popatrzeć na te piękne sarnie oblicza, te piękne oczy. Jeżeli mamy mocny stres, przyjeżdżamy tutaj, żeby odpocząć, żeby się odstresować, żeby z nimi porozmawiać. Wystarczy pobyć chwilę. Jest to doskonały sposób na niełatwy rolniczy nasz los. Naszym celem na ten rok jest mocna praca, jeżeli chodzi o problem somatyki. Przeprowadziliśmy kilka audytów pozwalających nam nakreślić niejako mapę drogową postępowania z tym problemem. Myślę, że jesteśmy już na dobrym kierunku, żeby w znacznym stopniu ograniczyć ilość komórek somatycznych. Dzięki temu podniesiemy wydajność, dzięki temu nasze mleko będzie jeszcze lepsze, chociaż jest już bardzo dobre. Informacja o tym, że jesteśmy pierwsi, spowodowała na pewno jeszcze większą mobilizację do pracy, do tego, żeby docenić zespół osób, które zajmują się tą fermą. Myślę, że staniemy się dzięki temu jedną z największych ferm rasy Jersey w Europie. I mam nadzieję, że najbardziej wydajną.